Ej, witam wszystkich dzisiaj serdecznie. Dzisiaj pierwszy, można powiedzieć, nasz rajd w Junior WRC. Ostatnio na live właśnie tutaj zakończyłem. No i postanowiłem, że będę nagrywał. Nie będę z tego streamował, ponieważ ja też za bardzo nie mam czasu, tak, żeby to ogarnąć. A nagrywanie to mogę w ciągu dnia nagrać co najmniej 5-6 odcinków, tak? Ale to też bym mógł streamować, ale to też, jak mówię, nieraz nie mam czasu i nieraz późna pora jest, bo nieraz mogę streamować, bym musiał streamować na przykład godzina druga w nocy, czy pierwsza w nocy, bo tak czasami wracam do domu, więc to by się nie opłacało. Więc postanowiłem, że będę nagrywał tak jak poprzednie odcinki. WRC 6 czy WRC 7. Tam wyszło chyba około 40 odcinków. A tutaj będzie troszkę więcej, mam taką nadzieję, bo jestem fanem WRC, więc lubię to. Dobra, pierwszy rajd Szwecji, Junior WRC. Dzień pierwszy, no to co, zaczynamy, nie? OS 8,708, ponad 8 km. Tam śnieg. Dobra. Dobra, to skipniemy sobie. Ja nic tu aktualnie nie będę ustawiał. Jedziemy na bardzo wysokim troszkę poziomie. Myślę, że będzie ok. Mogę czasami się nie odzywać po prostu z tego względu, że mogę się skupiać, tak? Na grze. Jeśli chodzi o samą grę, tak już powiedziałem wcześniej, że no... troszkę oczekiwałem więcej, ale... to mi się podoba, to tutaj kariera będzie, naprawdę kariera jest rozbudowana. No i nie jest źle, tak? 2 lata minęły od 7, no to więc nie jest źle. Nie dziwię się, że dużo opinii jest pozytywnych. Ale... no, ale to się okaże w praniu. A tymi słabymi samochodami powinienem tutaj wygrywać. Ale nie tak. Dobra, skupimy się troszkę na jeździe. Jeśli chodzi o samą jazdę tutaj, no, muszę się przyzwyczaić dalej. No ciężko mi się jeździ. No ale... tak mówię, no, trzeba po prostu... przesiąść się po prostu bardziej do innego trybu jazdy. No i tutaj, jak zwykle. Dobra. Nie wiem, przy której kamerze by było lepiej jechać. To jest przednia ośka, to więc... się wydaje, że tutaj powinno być... łatwiej, ale widzimy, nie jest. Ale pięknie mi się podoba to, że animacje, te drony powinienem cisnąć. No, ale niestety nie jadę za szybko. No na razie słabo idzie, słabiutko. Czasami ta gra ma takie, jak to się mówi, pinki, nie wiem, z czym to jest powodowane aktualnie. A Junior WRC, jak nie wygram, to jest ciężko. Nie jadę na manualnej skrzyni biegu, tylko jadę na automatycznej, to troszkę będzie ciężko. A jak wiemy, poziom troszkę jest wyższy. Mam dużo wyższy poziom. No, tak postanowiłem, no więc tak jedziemy, tak. Dawaj, jedź. Ale tu już na zielono mamy, no już coraz lepiej. Wiadomo, z OS na OS będzie lepiej. Bo muszę się przystosować troszkę do jazdy.
No ale to mnie się z tym, ale to tak też napiszę na pewno, a po co ty tak pierdolisz, nie? A ja lubię pierdolić się od rzeczy, przepraszam, nie? Raczej rozmawiać, przepraszam bardzo, rozmawiać, mówić. I tyle. Dobra, jesteśmy w zimę, zima się już zbliża u nas aktualnie też, już po kraju powoli, długo jesień, lato już odchodzi. Ciekawe jaka będzie ta zima. Więc... tyle. Jeśli chodzi o rajd w Szwecji, to jest stary rajd, bardzo stary. Stary rajd, więc myślę, że każdy go zna. Jedyny rajd zimowy. To jest jedyny rajd zimowy. Chyba nie by się wchodziło samochodami 4x4, ale to będziemy ciągnąć do tego. Po prostu, żeby do tego WRC2 dojść. Ale czy się uda, to jak nie za pierwszym razem, to za drugim. Druga rzecz, będę nagrywał też testy dla was, czyli będziemy jeździć te testy, zdobywać punkciki. Tam zobaczycie, jak to wygląda. Ale to tylko przez ten sezon WRC Junior. Bo później... O! Później aktualnie już nie będziemy tego pokazywać. No i tutaj lipa. 5.25. Gdzieś będziemy na ostatnim miejscu. Nie, czwarte miejsce. To nie jest tak źle. Czwarte miejsce. Ja nie będę przebijał, bo to się nie opłaca, tak? Drugi OS mamy, dzień pierwszy. Mamy krótszy, bo mamy ponad 5 km, prawie 6 km. Więc myślę, że tam sobie damy radę. Option. Nie, start. A spóźniłem troszkę. Bo się bawiłem kamerą. A myślę, że do ich, to jakoś to przegonimy. Czwarte miejsce, 7 sekund straty, to jest dużo. Jak na hard. Ale to są pierwsze wyścigi, tak? Może jakiś stream kiedyś odpalę po prostu z tej gry. Jeśli chodzi o grafikę, no to lepiej wygląda. Troszkę tak ostatnio się zastanawiałem, jak robiłem tego live'a. Właśnie. Ja tam nie wiem, czy ja tam babola nie wolłem. Że graficznie. No tutaj jest troszkę lepiej graficznie wygląda od 3D-mki. Dużo lepiej. Ale to wiadomo, 2 lata. Ale nie ma jeszcze takiego sukcesu jak w Virtua Rally. No niestety. Jeden plus to WRC, to że jest oficjalna gra, to jest WRC. Pretuję do normalni kierowcy. Jak mówię, jest oficjalna. To jest jeden plus, to jest duży plus. Dobra, skupmy się troszkę na jeździe. Wiercie Rally akurat jak nie jeździłem, to mi w miarę dobrze wychodziło. Wszystko na czerwono idzie, no niestety. No to jest skutek po prostu... To jest skutek właśnie... wysokiego poziomu ilorazy inteligencji naszych botów.
a mniejszą moją. O, to jest samochód! Nie go przyląbał. Ten samochód się tak spisuje troszkę jak samochód czteronapędowy. Troszkę mnie to dziwi. Ale może mi się tylko wydawać. Dobra, żeby chociażby na tym podium dojechać, na tym trzecim miejscu, ale to będzie ciężko. Bardzo ciężko będzie. No i 3 minuty 41. O! Czwarte miejsce dalej. Tak, czwarte miejsce dalej. Jesteśmy na miejscu czwartym. Nie, mi się wydaje, że jeszcze na trzecie miejsce może być szansa. Może być. Zobaczymy. Mamy naprawę. A damy sobie automatycznie. O, nieźle. Atik. A tu się. Okej. Nie, zmniejszymy sobie tylko to. Dobra, a bo tu mamy. Dobra. Sprawdziliśmy. Landing. Czwarte miejsce. No troszkę ciężko będzie, tak jak mówię. A jest gdzieś tu opcja. Poziomie jadę? Nie ma. Powinno być. Dobra, mniejsza z tym. Pony. Dobra, jedziemy dalej. No mamy... super, super OS. I to chyba super jest. Próbujemy. No próbujemy. Może się uda coś tu ugrać. A jak będę patrzył na ten, to okej. Junction into underbridge into jump 30. Left 4 short and right 3 don't cut 70. And left 6 tightens 3 short don't cut. And left 4 very long tightens. Into left 3 very long open and flat right. Dobra, jedziemy. Jest za nami. Jest okej. Ale i tak jest słabo. Dlaczego on mi tak kurde skręcił? Dobra, pierwszy ten raj to jest nieciekawy. Nie wiem dlaczego tak mi skręcił. Ale obiecuję wam, że następny raj będzie lepszy. Right 3, don't cut, open.
Może ja muszę zacząć jeździć ten. Inaczej. A gdyby nie ten wypadek, to może i by było pierwsze miejsce, tak to dupa. Te pierwsze miejsce na pewno nie. No ale... No i 2 minuty 8. Gdzieś tu chyba będzie ostatnie miejsce. No 6 sekund. Ale dalej na 4 miejscu. Ale już do 3 już mamy za dużą stratę. No i dzień drugi, ostatni wyścig, Power Stage. Może tutaj coś ugramy, zobaczymy. A, jest, że bez asyst, nie? To też jest jedna bajka. To jest duża bajka, że jest, że bez asyst. Też trzeba się troszkę przystosować do tego. Bo niektórzy powiedzą, po słabo ci idzie, ale jest, że bez asyst. A system ma wyłączone. Więc nie dziwcie się, że on tak jeździ, jeżdżę. A jeżdżę tak jak w Dirtie Rally, wszystkie asysty wyłączone i jechana. To będzie, to będzie, tak? O, widzicie? Lekki skręt. No i tutaj zrąbałem znowu. Danger, hard break for square left. And left four tighten short into Kings 200. Widzę, że te asysty, naprawdę tu bez asysty jest ciężko. No ale mówię, ja się tam nie poddaję. Będzie więcej odcinków po prostu do nagrania. Ja się tym nie przejmuję. Nawet nie przejmuję hejterów czy kogoś, że łapki w dół, że łapki... Wiecie, jakbym to robił zawodowo, to tak, może bym się przejmował, ale ja to robię hobby, dla mnie to jest hobby, a nie, że ja mam się ma przejmować, ale to miesza z tym. Teraz skupmy się na grze troszkę. Wow, będzie znowu. To też musimy patrzeć na to, żeby mniej korzeń robić. Ja nie będę pokazywał ludziom też. O, jestem najlepszy, gram na easy. Nie, nie, nie. Ja się lubię bawić po prostu i się bawię przy tej grze. Bardzo fajnie. Punkty na pewno zdobędę, no to więc nie ma problemu. Denerwował się, na pewno nie będę denerwował. Ale już wyczuwam, tą jazdę. Finish. Gaz do dechy i jedziemy. No i pierwsze, nie, no pierwsze miejsce, nie, no gdzie by. Szóste miejsce niestety znowu. No ogólnie ukończyliśmy chyba na 4.
Tak jest, na czwartym miejscu mamy 12 punktów. No nieźle. Trzecim, no ale mogło być lepiej, ale dostaliśmy dwa. O, i tutaj pięknie. Dobra. Dostaliśmy money, experience i reputation Forda. O, jeszcze tutaj dodatkowe dostaliśmy. Już troszkę leveli mamy. I będzie trzeba po mechanikach kupować. No i to by było na tyle z tego odcinka. Z rajdu do Szwecji. Mam nadzieję, że wam się podobało. Wiadomo, moja jazda no, niestety była taka jak była, ale też trzeba się przystosować do tego, że jeżdżę bez asyst. No i trzeba po prostu się pomęczyć. O. Jeszcze zobaczymy statystyki sobie. Dobra. This is where you can view statistics for your latest rallies and compare your performances to those of your competitors. A new event is available, a manufacturer tryout in which you can boost your reputation. The higher your reputation with the manufacturer, the greater your chances of receiving a contract from them. No dobra. Jeszcze raz. Ja tutaj będę się żegnał. Mam nadzieję, że wam się podobało. Życzę miłego dnia oglądania i czekania na kolejny odcinek, więc na razie. Hej, trzymajcie się.